Kryminatorium. Dzisiaj przenosimy się nad morze, jak już pewnie słyszycie po efektach dźwiękowych. Świnoujście. W tym mieście na kryminatoryjnej mapie Polski jeszcze nie byliśmy. Jednak warto to zmienić, ponieważ właśnie w Świnoujściu pod koniec lat 90. swoją przestępczą karierę rozpoczął mężczyzna, którego dziennikarze nazwali wampirem. Pewnie kojarzycie już tę sprawę. Kiedyś było o tym bardzo głośno. Sprawa jest szczególna ze względu na zakrojone na szeroką skalę badania laboratoryjne związane z poszukiwaniem tego przestępcy. Kryminatorium. Otwieramy akta tajemnic. Mamy początek września 97 roku. W Świnoujściu, nadbałtyckiej miejscowości cieszącej się nieustającą popularnością wśród turystów, po wakacjach wszystko zdaje się wracać do normy. Nie ma już śladu po szalonych urlopowiczach. Jest mniej gwarno, spokojniej i bezpieczniej. Po mieście kręci się coraz mniej obcych ludzi, a mieszkańcy z ulgą łapią oddech po skończonym właśnie letnim sezonie. W tych pozornie spokojnych okolicznościach 7 września w lesie znajdującym się nieopodal granicy z Niemcami zostaje odkryte ciało około 40-letniej kobiety, powieszonej na drzewie w pozycji siedzącej. Zwłoki zostają odnalezione w godzinach porannych przez mieszkankę Świnoujścia spacerującą wówczas ze swoim psem. Zszokowana tym niecodziennym widokiem, natychmiast dzwoni na policję, która niedługo później pojawia się na miejscu i dokonuje oględzin zwłok. Dochodzeniowo śledczej grupie udaje się ustalić, że powieszoną kobietą jest Jolanta R., celniczka. Na pierwszy rzut oka wygląda to na samobójstwo, jednak wezwany do lasu biegły podejrzewa, że mogło tutaj dojść do zabójstwa, a powieszone ciało miało jedynie zmylić śledczych i naprowadzić ich na motyw odebrania sobie życia przez celniczkę. Sekcja zwłok wykazała, że denatka została uduszona, a dopiero potem powieszona na konarze drzewa. Niedaleko ofiary odnaleziono jej buty. Dostrzegalne były także ślady wleczenia ciała. Zamek w jej spodniach był rozpięty, a guziki w bluzce porozpinane, co mogło świadczyć o ewentualnym gwałcie. Zauważono także, że kobiecie skradziono biżuterię, pierścionek, bransoletkę i kolczyk. Za paznokcie ofiary pobrano fragmenty obcego naskórka, należącego prawdopodobnie do osoby zamieszanej w śmierć, a także obcy włos. W odcinku programu Zbrodnie niedoskonałe poświęconemu tej sprawie szef policji w Kamieniu Pomorskim przedstawił możliwą hipotezę. Ze względu na wykonywany zawód kobieta mogła narazić się grupie przemytników narkotyków z Poznania, chcących wywieźć towar za granicę Polski. Celniczka stacjonująca na granicy często spotykała się z podobnymi próbami przemytu niedozwolonych substancji, więc teoretycznie mogła komuś podpaść. Opcja ta była mocno brana pod uwagę, dlatego jej zbadaniem zajęła się komórka specjalizująca się w przestępczości zorganizowanej. Przeprowadzony przez nią wywiad nie potwierdził jednak tej hipotezy, więc nadal szukano przyczyny zabójstwa 40-latki, jak i samego sprawcy. Kto mógł za tym stać? Na podstawie zebranych zeznań świadków pod koniec 97 roku w programie 997 dokonano interesującej rekonstrukcji wydarzeń z dnia poprzedzającego znalezienie zwłok. Okazuje się, że Jolanta R. 6 września była zaproszona na przyjęcie pracownicze odbywające się w domu wypoczynkowym przy ulicy Bałtyckiej. Chociaż nie miała zbytnio na nie ochoty, razem z koleżanką postanowiły w końcu pójść. Przecież nie wypadało odmówić. Jolanta pojawiła się na imprezie około godziny 20. Brało w niej udział kilkadziesiąt osób. Grała głośna muzyka, lał się alkohol. Wszyscy przez kilka godzin dobrze się bawili, jednak w końcu trzeba było wrócić do domu.
Około godziny czwartej celniczka razem z mocno wstawionym kolegą z pracy opuściła imprezę. Piechotą udali się w stronę swoich domów, ale ze względu na zmęczenie Jolanty i dość ciężki stan jej kolegi, ich powrót się przeciągał. Postanowili więc po drodze odpocząć w pobliskim parku na ławce, na której mężczyzna ostatecznie zasnął i nie udało się go dobudzić. Celniczka postanowiła dalszą część drogi pokonać już sama. Zapewne marzyła tylko o tym, aby jak najszybciej położyć się spać do swojego łóżka. Kierowała się w stronę centrum Świnoujścia. Co działo się dalej? Na tym etapie niestety nie było to wiadome. Śledczy mogli tylko snuć domysły, co stało się z Jolantą R. Czy ktoś się zaczepił? A może spotkała kogoś znajomego, kto okazał się gwałcicielem i mordercą? Michał Fajbusiewicz, przeprowadzając w programie krótką rozmowę z jednym z funkcjonariuszy policji w Szczecinie, także zapytał o możliwe hipotezy związane ze zabójstwem celniczki. Policjant wspomniał o kilku możliwych teoriach. Sprawca był osobą całkowicie przypadkową. Spotkał wracającą z imprezy celniczkę będącą pod wpływem alkoholu, podjął z nią rozmowę, a następnie zaatakował, zgwałcił i zabił. Sprawca może być osobą bliską ofierze. Sprawcą może być ktoś ze środowiska przestępczego. Pomimo podjętych działań, niestety nie udaje się postawić nikomu zarzutu. Sprawa zabójstwa Jolanty R. po kilku miesiącach zostaje umorzona. Przeskoczymy teraz w czasie do Świnoujścia 2000 roku. Wydarzenia, o których za chwilę opowiem, także będą rozgrywać się poza wakacyjnym sezonem, kiedy to w nadmorskich kurortach jest nieco spokojniej. 8 marca, w Dzień Kobiet, na komendzie policji zjawia się Agnieszka Rzet. Zgłasza zaginięcie swojej koleżanki Anety, z którą wynajmuje pokój. Dziewczyna jest wystraszona, ponieważ Aneta dzień wcześniej miała się spotkać ze swoim chłopakiem, jednak nie wraca później na noc do domu. Okazuje się, że Aneta nie dotarła na umówione spotkanie, a jej chłopak nie wie, co się z nią dzieje. Policja zabiera się do poszukiwań tej młodej, 22-letniej uczennicy studium medycznego. Sprawdzane są okolice, którymi musiała się kierować, idąc na randkę z chłopakiem. Niestety już 9 marca w jednym z bunkrów poniemieckich znajdujących się w pobliżu promenady, policjanci odkrywają częściowo obnażone zwłoki. Niektóre elementy garderoby zostały skradzione. Jej ciało znajduje się na schodach. Jest zmasakrowane. W książce Ewy Ornackiej, Tajemnice zbrodni, przedstawiono fotografię z tego miejsca, jak też opisano zdarzenie. Ślady wskazują na to, że Aneta została zgwałcona. Wysportowana kobieta próbowała się bronić, a świadczyły o tym urazy, jakich doznała. Niestety napastnik był silniejszy. Bił ją twardym przedmiotem, a następnie udusił. Na jej ciele stwierdzono aż 60 obrażeń zewnętrznych i równie wiele obrażeń wewnętrznych. Sprawca działał bardzo brutalnie. Musiał być mężczyzną silnym fizycznie, żeby w taki sposób zmasakrować zwłoki tej kobiety. Relacjonował jeden z funkcjonariuszy. Informacja o zabójstwie dziewczyny odbiła się szerokim echem w mieście. Mieszkańcy, wstrząśnięci tą makabryczną zbrodnią, obawiali się o swoje bezpieczeństwo. Tuż po morderstwie 22-latki do policji docierają niepokojące i coraz częstsze sygnały o brutalnych gwałtach. Dla gwałciciela pora roku nie ma większego znaczenia. Do napaści dochodzi także w letnie miesiące. Na komisariat zgłaszają się młode dziewczyny, a nawet dzieci, które atakowane były przez silnego mężczyznę. Media w tym czasie próbują połączyć sprawę gwałtów z morderstwem Anety P. To wtedy po raz pierwszy pada informacja o wampirze ze Świnoujścia, jak ochrzczono zbrodniarza. Policja z kolei podejmuje wszelkie działania zmierzające do ujęcia winnego, jednak jest to niezwykle trudne. Wybucha ogólna panika. Dochodzi do tego, że rodzice odwołują kolonie swoich dzieci, które miały mieć miejsce właśnie w Świnoujściu. Powołanym do zbadania sprawy gwałtów policjantom zdarzenia te udaje się powiązać ze śmiercią Anety i celniczki. Nabrano niemalże pewności, że za wszystkim stoi jedna i ta sama osoba. Sprawca na przestrzeni niecałych 4 lat dokonał 2 zabójstw i minimum 14 gwałtów.
Śledczy docierają do świadków wszystkich zdarzeń. Informacje o sprawcy nie są jednak do końca zbieżne. Stworzony na podstawie zeznań portret pamięciowy pasuje tak naprawdę do wielu mężczyzn. Oto opis przestępcy przywołany w programie Zbrodnie niedoskonałe. Portrety pamięciowe całkowicie się między sobą różniły. Wiedzieliśmy, że szukamy mężczyzny. Założyliśmy wiek od 17 do 40 lat. Wzrost od 170 do 195 cm. Zazwyczaj był lekko zamaskowany. Na twarz miał naciągnięty szalik lub kominiarkę. Do steroryzowania ofiary przeważnie używał pistoletu. Śledczy w swoich działaniach byli na tyle zdeterminowani, że postanowili jeszcze raz wezwać świadków i ponownie stworzyć dokładniejszy portret. Zaatakowanym kobietom okazano również kilkunastu mężczyzn różniących się wzrostem i budową ciała, tak by wybrać pasujący model sylwetki przestępcy. Po ponownej próbie stworzenia portretu pamięciowego było wiadomo, że poszukiwany to około 25-letni mężczyzna o wzroście 180 cm. Jego charakterystyczną cechą fizyczną zgłoszoną przez kobiety były brudne paznokcie. Policjanci sprawdzają w swoich bazach osoby skazane wcześniej za gwałty i pedofilię. Być może wśród nich jest też ten poszukiwany. Przez krótki czas polscy funkcjonariusze współpracowali nawet ze stroną niemiecką, która w tym czasie prowadziła u siebie podobną sprawę w poszukiwaniach seryjnego gwałciciela. Ich wspólne działania nie doprowadziły niestety do schwytania przestępcy. W związku z nagłośnieniem przez media sprawy o gwałcicielu, pewnego dnia policja zostaje zaalarmowana o nietypowo zachowującym się mężczyźnie. Sygnał pochodził od właścicielki stoiska z bielizną na jednym z okolicznych bazarów. Sprzedawczyni twierdziła, że w jej budce znajduje się ktoś pasujący wyglądem do rozpowszechnionego rysopisu sprawcy. Oprócz tego, dziwnie się zachowuje. Przechodzi po sklepie, przegląda tylko damską bieliznę, ściąga z wieszaków majtki i biustonosze, a potem je wącha. Rzeczywiście jest to dosyć osobliwe działanie, dlatego policjanci, mając nadzieję na zatrzymanie tego nieuchwytnego zbrodniarza, w mgnieniu oka zjawiają się przed sklepem. Zatrzymują podejrzanego i odwożą go na posterunek. Niestety po przesłuchaniu okazuje się, że nie jest to ten, którego wszyscy szukają. Początkowo brano pod uwagę, że mężczyzna może pochodzić spoza Świnoujścia, ale musi dobrze znać te okolice. Być może to ktoś, kto był turystą. Jednak im częściej dochodziło do gwałtów, przy których nie udało się zatrzymać sprawcy, tym mocniej skłaniano się ku opcji, że raczej musi nim być mieszkaniec Świnoujścia. Policjanci przyznali, że badane było także środowisko mundurowych, których jest na wybrzeżu wielu, a każdy z nich ma dostęp do broni. Wampir ze Świnoujścia dalej atakuje. Napada na samotnie spacerujące nastolatki, ale nie tylko. W sierpniu 2000 roku w parku zdrojowym atakuje dwie dziewczyny i grozi im bronią. Jedną z nich gwałci, druga prosi go o litość i mówi, że jest w ciąży. Niedługo po tym zdarzeniu mężczyzna atakuje również parę, chłopaka i dziewczynę. Chłopakowi grozi bronią i każe leżeć, dziewczynę gwałci na jego oczach. Wygląda na to, że wampir poczuł się już dawno bezkarny, dlatego coraz częściej atakuje. Wie, że policja ma problemy z jego namierzeniem, a on musi tylko zachować czujność, by nadal pozostawać nieuchwytny. Wampir w końcu zaczyna popełniać błędy. Atakując 9-letnią dziewczynkę, zostawia odciski palców na rachunkach, które ta szła opłacić. Innym razem na miejscu gwałtu śledczym udaje się zabezpieczyć pozostawiony ślad biologiczny, nasienie, które poddano analizie. W ten sposób profesorowi Ryszardowi Pawłowskiemu, genetykowi z Akademii Medycznej w Gdańsku, którego włączono do śledztwa, udaje się ze stuprocentową pewnością stwierdzić, że za zabójstwo Jolanty R., Anety P. i szereg gwałtów odpowiada ta sama osoba. Ponieważ sprawie wampira ze Świnoujścia nadano priorytetowy status, nie szczędzono środków na badania laboratoryjne, które miały pomóc śledczym w dotarciu do winnego. Zależało im na czasie, ponieważ gwałty nie ustawały, a liczba ofiar rosła.
O wydarzeniach z nadmorskiej miejscowości mówiła już cała Polska, co wpłynęło na spadek obrotów w lokalach nastawionych na turystów. Ci woleli wybrać inny kierunek swoich podróży niż narażać się na niebezpieczeństwo. Śledczy na dużą skalę pobierają wymazy z jamy ustnej od grupy potencjalnych podejrzanych, by porównać ich kod genetyczny wyselekcjonowany ze śliny z kodem wampira. Prawie 500 próbek trafiło do badań laboratoryjnych. Była to niezwykle wyczerpująca i zajmująca czas praca. Weryfikowaliśmy grupę najwyższego ryzyka, osoby karane, więc i recydywistów oraz osoby podejrzewane w przyszłości o dokonanie różnego rodzaju przestępstw. Do przełomu dochodzi na początku czerwca 2001 roku. Wtedy też z policją kontaktuje się profesor Pawłowski, który mówi, że podczas badań trafił na DNA zbliżone do profilu przestępcy. Jednocześnie profesor wykluczył, że to ten właśnie człowiek maczał palce w zbrodniach. Zaznaczył, że przestępca będzie spokrewniony w linii męskiej z właścicielem tego kodu. W ten sposób w końcu udaje się dotrzeć do brata analizowanego wcześniej mężczyzny. Wampir prawdopodobnie ma więc na imię Tomasz. Jednak nie można było go spłoszyć. Należało w sprytny sposób pobrać od niego materiał genetyczny, aby się upewnić i porównać go ze śladami wampira. W tym celu postanowiono przeprowadzić na Tomaszu zaaranżowaną rutynową kontrolę trzeźwości. Jako kierowca nie widział w tym nic nadzwyczajnego. Musiał tylko dmuchnąć w policyjny alkomat i mógł jechać dalej. Funkcjonariusze zabezpieczyli ustnik z urządzenia, a następnie przekazali go do laboratorium. Minęło kilka godzin, zanim nadeszła jakaś informacja. Profesor Pawłowski postanowił telefonicznie podzielić się wynikami badań. Mam złą wiadomość. Dla Tomasza. Mamy zgodność. To jest on. Mamy gościa. Szybko zapada decyzja o zatrzymaniu wampira. Dochodzi do niego 16 czerwca 2001 roku w jednym z barów na promenadzie. Tomasz, niczego się nie spodziewając, je rybę i frytki, a po chwili zostaje powalony na ziemię. Jest w kompletnym szoku. W końcu udaje się dorwać wampira, który zostaje najpierw skierowany na przesłuchanie w prokuraturze, a później odwieziony do aresztu w Goleniowie. Proces wampira ze Świnoujścia rozpoczął się 3 kwietnia 2002 roku w Szczecinie. Ze względu na dobro ofiar sąd zdecydował o wyłączeniu jego jawności. Sporządzony akt oskarżenia dotyczy popełnienia przez Tomasza w sumie 8 przestępstw, zabójstwa na tle seksualnym i gwałtów. W chwili popełnienia zarzucanych mu czynów oskarżony był w pełni poczytalny. Mężczyzna od samego początku nie przyznawał się do winy. Udawał chorego psychicznie, a gdy to nie podziałało, tłumaczył, że stał się ofiarą spisku. Na podstawie kodu DNA udowodniono mu popełnienie wszystkich przestępstw, które postawione były w akcie oskarżenia. 19 czerwca 2002 roku zapadł łączny wyrok dożywotniego więzienia dla Tomasza. Zgodnie z postanowieniami sądu, groźny przestępca będzie mógł ubiegać się o wcześniejsze zwolnienie po 35 latach odsiadki. Sprawa ta jednak nie dotyczyła morderstwa celniczki Jolanty R. Na ten proces trzeba było jeszcze chwilę poczekać. W międzyczasie z medialnych doniesień mogliśmy się dowiedzieć, że dom, w którym mieszkał wampir ze swoimi rodzicami, został opuszczony. Jego rodzina musiała zmienić miejsce zamieszkania ze względu na lincz. Mogliśmy o tym przeczytać chociażby w Głosie Szczecińskim. Nie ma co się dziwić, że wyjechali. Ludzie im pod nogi pluli, że wychowali takiego zwyrodnialca. Nikt nie wie, dokąd wyprowadziła się ta rodzina. Trudno też o nich cokolwiek powiedzieć. Wiem tylko, że jego ojciec woził Niemców, a on też tak sobie dorabiał. Nigdy by mi nie przyszło do głowy, że on jest gwałcicielem. Miał dziewczynę i tak się o nią troszczył. Właśnie. Wampir ze Świnoujścia miał partnerkę, która ponoć do samego końca nie wierzyła w winę swojego ukochanego. Jednak po ogłoszeniu wyroku i ona miała problemy z rozwścieczonymi mieszkańcami Świnoujścia, którzy nie wierzyli, że kobieta o niczym nie wiedziała. W 2003 roku odbył się proces w sprawie zabójstwa celniczki Jolanty R. Na nim także Tomaszowi udowodniono winę, chociaż sam do niczego się nie przyznał.
Jednak sąd, mający do dyspozycji wyniki badań genetycznych, które są niepodważalne, pozostał nieugięty. Wampir po raz kolejny został skazany na dożywotnią karę pozbawienia wolności. Kryminatorium. Otwieramy akta tajemnic.